Witam serdecznie wszystkich spod znaku Panny. Dzisiaj zrobimy dla Was rozkład kart Tarota na nadchodzący miesiąc, na sierpień. Zapytamy o życie zawodowe, o życie prywatne, o rady kart, na co zwrócić uwagę, jakie są tutaj jeszcze niebezpieczeństwa, czy też przeszkody, pomocne wpływy, a także jak będzie wyglądało Wasze zdrowie. Więc pozostańcie do końca i rozpoczniemy tutaj od życia zawodowego. Rozpoczęło się nie najlepiej. Wy w międzyczasie możecie się zastanowić, czy nie chcecie zasubskrybować kanału, jeżeli tego nie zrobiliście, albo skontaktować się ze mną, jeżeli tak, jest link do mojej strony pod filmikiem. Tak jak zawsze zachęcam do tego. Dobrze, zobaczmy co tutaj się dzieje. Widzę, że jeżeli chodzi o sytuację w pracy, to będzie... To nie będzie wyglądało najlepiej, tak powiem. Dla osób, które szukają pracy, no ostatecznie wydaje się, że będzie tutaj propozycja, ale to będzie po długim szukaniu. Jeżeli szukacie po prostu jakiejś innej oferty, pracując już gdzieś, no to będzie wyglądało to bardzo słabo. Ten rynek nie będzie w waszej branży wyglądał najlepiej albo w waszym miejscu po prostu, tak? Więc no tutaj istnieje też niemała szansa, też no prawdopodobnie nie jakaś olbrzymia, ale no na to, że no sytuacja w pracy pójdzie źle, w tej, w której już jesteście, tak? Będzie się pogorszać i będzie to widoczne, to pogarszanie się sytuacji. Najprawdopodobniej nie będzie tutaj zwolnienia, tak? Czy tego, żebyście utracili pracę, czy coś takiego. Raczej nie wygląda tutaj nic w tej materii, ale same warunki pracy i to, jak będziecie się w niej czuć, będzie wyglądało no, troszkę gorzej niż byście chcieli, no, dużo gorzej niż byście chcieli. Widzę tutaj, że tak jak mówiłem, że te osoby, które szukają może czegoś pracując już w jakimś miejscu, to najwyraźniej to będzie miesiąc, kiedy będziecie się zastanawiali, może faktycznie by warto było zmienić tą pracę, tak? Może warto już zacząć powolutku szukać czegoś, będzie, no tutaj warto może te CV trochę sobie odświeżyć i odpalić w internecie te strony z jakimiś ofertami pracy. No widzę właśnie to. Widzę to, że sytuacja nie będzie jakaś bardzo dobra i no, będziecie czuć już tutaj trend, będziecie widzieć już trend taki, że no, będzie szło to w jeszcze gorszym kierunku. Tak, nie będzie tutaj takiej sytuacji, że no okej, to może jest chwilowe i nagle na przestrzeni miesiąca się poprawi. Nie, tutaj widzę, że będziecie widzieć ten taki sposób powolnego staczania się tej sytuacji ku gorszemu i to może mieć wiele oblicz. To może być kwestia po prostu tego, że firma działa nie najlepiej, tak? Że może tutaj zmiany są jakieś, może zmienił się zarząd, zmieniły się osoby decyzyjne, może też są jakieś plany, o których nie wiecie i no dochodzą do was informacje, już takie nawet już odczuwalne informacje, że no tutaj może nawet być problem z podwyżkami, z jakimiś, albo nawet może nawet jakieś przedłużenie w otrzymywaniu wynagrodzenia. Ogólnie sytuacja nie wygląda dobrze i nie będzie wyglądała przez sierpień najlepiej. I mówię, właśnie kwestia taka, że będziecie no, nawet się zastanawiali dość usilnie, zastanawiali, czy jesteśmy w dobrym miejscu, czy ja jestem w dobrym miejscu i czy nie warto tutaj pomyśleć o jakiejś zmianie, poszukaniu czegoś innego, co będzie mi lepiej pasowało, bo no, na przestrzeni najbliższych miesięcy na pewno będzie gorzej, tak? Już nawet nie to, że nie będzie lepiej, tylko że będzie gorzej w tej sferze, więc no, karty dość mocno radzą tutaj, ażeby właśnie czegoś poszukać i nawet tutaj ta trójka buław, która wskazuje na tym, że prawdopodobnie zaczniecie się rozglądać, będzie tutaj, nie wiem,
podgoniona, tak? Czy zaraz po tym, jak zaczniecie w taki sposób myśleć, będzie jeszcze potwierdzenie tego, że dobrze zrobiliście, tak? Czyli nie będzie już takiej jakiejś widocznej, namacalnej zmiany, że jest niedobrze, ale usłyszycie coś albo no, będzie jakaś informacja skądś, która da wam do zrozumienia, że jednak w tym odczuciu, że jest nie najlepiej, no, mieliście słuszność, tak? Więc tutaj ten król mieczy właśnie o tym mówi, że właśnie nadejdzie jeszcze dodatkowa informacja, która powie, że no nie, no nie jest najlepiej, nie? Jeżeli chodzi o same wykonywane rzeczy, to widzę, że tutaj będzie wam szło całkiem dobrze, tutaj nie będzie jakichś wielkich trudności czy coś, czy jakichś niezależnych przeszkód, ale ogólnie no, karty chyba radzą tutaj zacząć się rozglądać, tak? Bo nie będzie szło to najlepiej. Jeżeli ktoś prowadzi własną działalność, to niestety musi się przygotować po prostu na słabszy miesiąc, bo tak będzie, tak? Miesiąc nie będzie tutaj sprzyjał. Piątka denarów nawet mówi wprost o pewnych problemach finansowych, więc musicie się przygotować na troszkę. Ja nie chcę nikogo tutaj straszyć, ale lepiej wiedzieć takie rzeczy zawczasu i przygotować się na te chudsze, no może nie lata, tak? Ale chudsze dni, chudsze miesiące nawet, no bo tutaj to jest rozkład na sierpień. Może w przyszłości będzie jakaś odmiana. Dobrze, przejdźmy dalej, przejdźmy do życia prywatnego. Miejmy nadzieję, że tutaj sytuacja troszkę się poprawi i będzie coś milszego do powiedzenia. Chociaż, okej, no dobrze, ale o, dobra. Początek może nie był najlepszy, ale później widzę, że się rozjaśniło. Zostańmy tutaj też znowu na chwilę. Widzę, że się martwicie czymś z przeszłości, czymś, co możliwe, że jest to sprawa jakaś, która się ciągnie, możliwe, że to jest stan, w którym jesteście, który jest niezbyt sprzyjający, który jest problematyczny. I wy nie macie wszystkich informacji, tak? Arcykapłanka mówi o tym, że nie macie wszystkich wiadomości na temat tej sprawy, na temat tego, dlaczego tak się dzieje. I mimo tego, albo właśnie przez to, martwicie się dość mocno. Tutaj dziewiątka mieczy to jest karta martwienia się właśnie takiego no właśnie niepokoju, nawet tam nieprzespanych nocy przez to, tak, że tutaj się zastanawiacie, jak sprawy się potoczą, czy będzie dobrze, czy nie. Ale ta kwestia, którą się martwicie, która trochę nad wami wisi i to jest kwestia z przeszłości, ona poza wami, tak, poza waszymi działaniami się toczy, ona ewoluuje i zmierza ku końcowi. I najlepsze jest to, i tutaj na szczęście mam miłą rzecz do powiedzenia, bo zakończy się dobrze, tak? Tutaj karta szóstki buław to jest karta sukcesu, karta zwycięstwa, więc nie wiem, może macie jakąś sprawę w toku, nawet prawną, może macie jakąś sprawę urzędową, która się toczy za wami, a was dotyczy, tak? Bo zgłosiliście ją, czy pchnęliście coś kiedyś w ruch, jakieś zapytanie do jakiegoś urzędu, albo ktoś sprawdza coś właśnie, no jakiś audyt, czy coś takiego, nie daj tutaj losie, to się toczy trochę poza wami, już nie za bardzo jest szansa coś tutaj zrobić, ale widzę, że no zakończy się dla was dobrze, tak? Zakończy się tak, że nie będziecie mieli żadnych reperkusji, żadnych problemów, żadne z waszych obaw się nie sprawdzą, tak? Możliwe, że będzie jakaś rzecz tutaj jeszcze do załatwienia w związku z tym, ale ogólnie no, nic niebezpiecznego, nic naprawdę trudnego czy niepokojącego was nie dotknie tutaj na przestrzeni sierpnia i ogólnie w tej sprawie i ona no, już zostanie zamknięta. Tak? Już zostanie zamknięta. Ja nie widzę tutaj tego, ażeby miała się rozwinąć, miała się ciągnąć i jeszcze żebyście mieli jeszcze coś poza sierpniem z nią do czynienia, to już będzie definitywny koniec albo będzie już wiadomo, że to jest definitywny koniec, a potem tylko dostaniecie jakieś potwierdzenie, że tak się stało. Więc tutaj ta jedna rzecz jest pozytywna, nawet jak tutaj widzicie czasami trochę te negatywne karty, one się pojawiają, ale one tutaj także świadczą o tym, że później będzie lepiej.
z innej rzeczy, takiej zupełnie niezwiązanej z tym, albo na pewno nie bezpośrednio, też widzę, że w sierpniu no, będziecie mieli taką dobrą relację z osobą, taką ciepłą, emocjonalną. To możliwe, że to będzie wasz partner, partnerka, ktoś wam bliski, więc tutaj, albo ktoś, z kim chcecie być blisko. Tutaj as pucharów i też ta królowa pucharów, która symbolizuje tę osobę, świadczą o tym, że właśnie ta relacja będzie, no, będzie się rozwijała albo będzie trwała, jeżeli już jest rozwinięta, ale będzie naprawdę przyjemna i będziecie widzieć, że to jest coś dobrego, to jest coś fajnego, więc jeżeli jesteście na etapie no, rozwijania jakiejś znajomości z kimś nowej albo jesteście już w związku nawet długofalowym, już takim długoletnim, to tutaj no, te wasze kontakty w sierpniu będą na pewno miały taki bardzo pozytywny wydźwięk. Będzie zapewne taka jedna sytuacja, która was uświadczy w tym, że w tym przekonaniu, że jest dobrze i że będzie dobrze. I tutaj będzie no, to wzajemne takie zrozumienie na tym poziomie emocjonalnym. Tak? Więc jeżeli to nie symbolizuje żadnej osoby, takiej właśnie bliskiej, z którą jesteście w intymnych albo chcecie być w intymnych relacjach, bo czasami niektóre osoby lubią być singlami, pozostać singlami, to tutaj to oznacza, że będziecie mieli dobry czas spędzony właśnie z jakąś bliską wam osobą, ale nie w ten sposób intymny, tylko właśnie to powiązanie emocjonalne to też się przekłada na przyjaźń, na rodzinę także, więc tutaj ta jedna osoba będzie miała dla was duże znaczenie, ona będzie dominowała część sierpnia, więc to, jeżeli chodzi o życie prywatne, tutaj sferę prywatną, to zdecydowanie jest lepiej niż w sferze zawodowej na przestrzeni sierpnia. Więc tyle tutaj, się cieszę, że mogłem powiedzieć. Zobaczmy, czy jeszcze karty nie chcą na coś zwrócić uwagi. Okej, dobrze, rozumiem. Rozumiem, że tutaj ogólnie to jest takie spostrzeżenie kart, gdzie mamy dziesiątkę pucharów, że nawet te sprawy, które widzimy źle, martwimy się nimi, to tak naprawdę one nie będą miały takiego wydźwięku na całe nasze życie. Więc ten problem w pracy, ja sądzę, że tutaj poza tym, że karta dziesiątki buław wskazuje też trochę i rozjaśnia tą sytuację, o którą się martwicie, która zostanie zamknięta w sierpniu, ale ta karta także promieniuje na wasze życie zawodowe i to, że jest gorzej, tak, że będzie gorzej, no to okej, to będzie, to niestety będzie prawda, ale też to nie przekreśli waszego no, życia zawodowego w żaden sposób, więc tam tym bardziej podkreślam, że nie będzie tutaj, nie widzę zwolnienia czy utraty pracy w żaden sposób, ale raczej tego, że no, po prostu będziecie musieli przemyśleć swoje wybory, swoje miejsce w życiu zawodowym na tą obecną chwilę, więc tak, musicie, no, nie powinniście załamywać się, o to chodzi, tak? Nie powinniście się załamywać, że coś tutaj całkowicie runie, tak? To karty by inaczej przedstawiły, to są po prostu sygnały tego, że idzie gorsze w tym miejscu i po prostu lepiej zacząć myśleć o czymś innym. Karta tutaj ósemki buław wskazuje, że ta sytuacja będzie miała ta zamknięcia tej kwestii, o której była mowa, będzie miała miejsce raczej z początku sierpnia i będzie rozegra się bardzo szybko, tak? Ona się rozegra naprawdę praktycznie, może dostaniecie po prostu wiadomość jedną, tak? Dostaniecie jeden list albo jakiś jeden telefon, albo no po prostu wywnioskujecie z jednej konkretnej rzeczy, albo no maksymalnie dwóch, ale na małej przestrzeni czasu, że już jest dobrze i to będzie takie właśnie definitywne poczucie.
Tutaj giermek denarów wskazuje na was i właśnie tego takiego oczekiwania, takiej trochę niepewności, ale tego, że liczycie na lepsze, tak? Że będziecie liczyć na lepsze i to się tutaj przekłada także na życie zawodowe, jak i na tą sprawę prywatną, ale to nie wnosi aż tak dużo do rozkładu. Zapytajmy o wasze życie zdrowotne, okej, wasze zdrowie. Powiedzmy, wrócimy do tego, jeżeli chodzi o przeszkodę, ale i pomocny wpływ. To jest ciekawe. Jeżeli chodzi o przeszkodę i pomocny wpływ, to są dwie rzeczy, które się łączą ze sobą w tym momencie. Pierwsza, cesarzowa, w tym aspekcie nie pokazuje, ażebyście mieli tak naprawdę jakąkolwiek poważną przeszkodę w tym czasie, chyba że macie w swoim otoczeniu jakąś kobietę, która wam zagraża w jakiś sposób, ale tego bym raczej się nie spodziewał. Tym bardziej, że widzę pomocny wpływ, to który wskazuje na harmonijne stosunki, harmonijny kontakt z osobą szczególnie, która dla nas jest ważna. I ta cesarzowa tutaj też się wpisuje w tą narrację, o której mówiłem w waszym życiu prywatnym, o tym mile spędzonym czasie. I tutaj no, ta cesarzowa, bym powiedział, że wskazuje troszkę na też ten aspekt taki intymny bardziej, tak? O kwestie intymne, może też seksualności, jakiejś namiętności, tak? Więc to tutaj może czekać na was w sierpniu, więc cieszcie się, to jest bardzo dobry znak. Jeżeli chodzi o zdrowie, to dziewiątka buław, która o tym mówi, wskazuje na to, że albo wyjdziecie z jakiejś dolegliwości, może jakąś kontuzję macie, ale teraz już ona odejdzie i po prostu będziecie się czuć z tym lepiej, albo będziecie mieć też taki okres krótkotrwały prawdopodobnie, w którym będziecie czuć się źle i będziecie czuć, że coś was łapie, że coś nadchodzi, ale ostatecznie się to nie ziści, tak? Albo nie rozrośnie w nic poważniejszego. Więc tutaj karta tej dziewiątki buław sugeruje, ażeby jednak nie forsować się, to na pewno, tak? Żeby się nie forsować, dać sobie czas na odpoczynek, na regenerację, więc jeżeli was coś boli, to nie idźcie nosić setek kilogramów kafelek na budowie, jeżeli nie musicie, bo jeżeli wasza praca o tym, z tym się wiąże, to spróbujcie to rozwiązać sobie, jakoś ułatwić życie, może jakimś wózkiem czy coś. Ja tutaj dygresję jakąś robię, ale rozumiecie, o co chodzi. Nie forsujcie się. Nie jest to czas, sierpień nie jest dla was czasem na to, żeby pokazywać, jak jestem silny i młody. Raczej, żeby po prostu realnie mierzyć swoje siły na zamiary i tak jak mówię jeszcze raz, trzeci, już teraz się powtórzę, nie forsujcie się w żaden sposób. No dobrze, wszystkie osoby spod znaku panny tutaj, to jest dla was rozkład na sierpień. No jest trochę złego, jest też dużo dobrego, więc czasami bywa i tak. Mam nadzieję, że ten rozkład wam trochę pojaśni sytuację, pomoże może w podejmowaniu jakichś decyzji i radzeniu sobie z jakimiś problemami. Jeżeli tak, możecie tutaj rozważyć subskrypcję kanału, jeżeli tego nie zrobiliście. Zachęcam bardzo do tego. Ja jestem Kosma Mykowski. Jeżeli chcecie się ze mną skomentować, jest link pod filmikiem, tak jak zawsze, do mojej strony. Zachęcam do tego także i wielką nadzieję mam, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!